chcemy znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak żyć pełnią życia. Jak to zrobić, żeby to serce było wolne i żyć po prostu szczęśliwie, nie czyniąc jakichś niesamowitych rzeczy. Może niektóre z nas będą wezwane do jakichś wielkich dzieł, wielkich w znaczeniu dużych, większej odpowiedzialności, może też za innych. Bo ja nie wiem, co jest większe. Czy to, co czyni kobieta, którą dzisiaj widziałam, jak jechałam samochodem i widziałam na przejściu młodą dziewczynę, młodą mamę, która pchała wózek, na plecach miała, widziałam zakupy w takim wielkim plecaku, jeszcze w ręce siatka i malutką dziewczynkę prowadziła za ręce. Widzicie, tak mnie wzruszył ten obraz, jak ja to zobaczyłam. Ja mówię, ta jest kobieta po prostu, matka, która robi to, dlaczego to robi? Ja tam zobaczyłam, na chwilę zobaczyłam jej oczy, tak nam się skrzyżowały. Zobaczyłam w niej taką miłość, taką, wiecie, to jest bohaterka. To jest bohaterka, obciążona, domyślam się, niewyspana. Więc ja nie wiem, czy więcej owoców Bóg jakby nie powoduje w świecie przez takie kobiety, które po prostu kochają i żyją miłością na co dzień, pełniąc jakby swoje powołanie, czy przez tych, którzy nie wiem, wielkie konferencje prowadzą, ewangelizują. Nie wiem tego, tego nikt nie jest w stanie zmierzyć. Ale żyjmy tak w swoim powołaniu, w swojej stanie i swojej misji. Bóg dzisiaj bardzo potrzebuje Bożych kobiet, które będą też zmieniały świat właśnie przez to, że będą kobietami. Nie próbowały uciec od tego, że kim jestem, nie zazdroszcząc nikomu czy mężczyznom jakichś ról czy tego, kim oni są. A po co? Ja jestem szczęśliwa jako kobieta. Żyję tutaj 50 lat i naprawdę mam swoje miejsce. Ja go nie muszę szukać. Nigdzie. Ja się nie muszę z nikim przepychać. Jeżeli ktoś nie rozumie mojego miejsca, mojego powołania, no to zapraszam go. Chcesz, porozmawiajmy, chcesz poznać. Bardzo będę szczęśliwa. Ale jeżeli odrzucasz to, no to musisz sobie z tym poradzić, nie? No to pracuj nad tym. Kobiety miały zawsze wyjątkową rolę w świecie, od początku historii zbawienia. I myślę tu bardzo konkretnie o matkach ludu Bożego, wspomnianego Abrahama, w naszym słowie jako naszego ojca, Abrahama, Jakuba. Tak jak mężczyźni prowadzili lud, tak ten lud prowadziły matki: Sara, Rebeka, Rachela, Lea i później inne prorokinie. To jest taki trochę mój konik, bo mało znamy jako chrześcijanie, ale znamy jedną prorokinię, Annę. Natomiast Żydzi mówią o 7, o 22 kobietach prorokiniach w Izraelu. Temat nam mało znany, ale może będzie okazja, żeby to zgłębić w jakimś kolejnym cyklu, ten temat, w jaki sposób Bóg prowadził lud tego pierwszego przymierza właśnie przez kobiety, posługując się nimi. Bo historia zbawienia jest historią kobiet i mężczyzn. I tak jak mężczyźni mieli swoje historie, tak kobiety miały swoje historie. Tych historii może poznajemy mniej, ze względu na to, że potem to słowo było spisywane przez mężczyzn, studiowane i doszło do nas takiej postaci, ale my możemy pisać własne historie, i mogą to być historie właśnie kobiet,
w tym społeczeństwie, w tym kościele, w tym XXI wieku. Więc chciałabym na chwilę powiedzieć o tajemnicy serca kobiety według Biblii. Czym jest w ogóle serce w Biblii? Bo no, chcę to poznać. Jeżeli Jezus mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje, wskazuje na to, czym ty żyjesz, czym się karmisz, tam lokujesz po prostu swoje serce i wszystko, co jest z nim związane, to co to znaczy? Co Jezus miał na myśli? I troszkę poszukamy tutaj w Piśmie Świętym, gdzie samo słowo serce, lew po hebrajsku lew, po grecku kardia, jest użyte ponad 1100 razy, wyobrażacie sobie? Mowa o sercu, tylko jest to troszeczkę inaczej, Stary Testament pokazuje, czyli ta Biblia hebrajska, inaczej pokazuje Nowy Testament, czyli ten spisany już przez chrześcijan w języku greckim. W języku hebrajskim dla Żydów dusza była, serce było bliższe duszy, negev, nefesh, i mieściło w sobie i usposobienie, i emocje, i talenty, także ludzki rozum. I przytoczę może z Pisma Świętego, bo to jest też ciekawe, bo też mamy pouczenie w Psalmie 53, że serce jest odpowiedzialne za brak rozumu, że może tak się zdarzyć, że ktoś będzie miał to głupie serce. Może to tak troszeczkę brzmi dla nas ostro, ale 53 psalm, zaraz drugi werset, mówi: głupi w sercu swoim nie ma Boga. Co to znaczy? Jeżeli ktoś mówi, że Boga nie ma, musi być głupi w swoim sercu. Co to znaczy, że serce może być głupie? Bóg by tak twardo nie mówił. No, nie chodzi o to, żeby nas przez swoje słowo upokarzał. Czyli widocznie dał nam wszelką mądrość do tego, żeby go poznać, tak jak poznał go Abraham i Sara, którzy nie mieli wcześniej kogoś, kto by im przedstawił Boga. Oni go poznali sami, z jego działania w świecie, bezpośrednio. Nie mieli ojca chrzestnego i matki chrzestnej, rodziców, którzy przekazaliby im wiarę, bo żyli w pogaństwie. I wiecie, Bóg ma takie sposoby dotarcia do człowieka, że może mu się dać poznać przez harmonię, przez to, co istnieje w świecie, przez to, że on to prowadzi, ma nad tym wszystkim kontrolę. Może. Dalej. W sercu, według Starego Testamentu, dokonują się decyzje i za pomocą serca spostrzega świat. To kobiety, my bardziej właśnie patrzymy sercem, też myślimy sercem. Tutaj widzimy mężczyzn zaraz obok nas, którzy patrzą i myślą bardziej głową, rozumem. Zaraz wrócę do tego obrazu kobieta-mężczyzna. W Nowym Testamencie to serce kardia jest właśnie bliżej rozumu niż duszy, psyche. Rozum to nous. I tutaj właśnie w tym sercu dokonują się poruszenia intelektu, rozumu i też akt wiary. Ale na przykład święty Jan w swojej Ewangelii mówi, że serce wymyka się spod kontroli, że tylko Bóg zna serce człowieka i jest w stanie je przemienić. I to widzimy w Dziejach Apostolskich zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, gdzie mamy uczniów zareglowanych, zalęknionych, no i co to będzie, prześladowania, no mur. Pomór jest na zewnątrz, tak, zaraz nas wyłapią, nie?
Jezus w niebie, a my zostaliśmy sami i się boimy. I kiedy następuje pięćdziesiątnica, i wychodzą, wieczernik się otwiera, zaczynają głosić, objawiają się znaki, są nawrócenia wielotysięczne, bo nawróciło się kilka tysięcy Żydów, nie licząc kobiet i dzieci, a wiecie, Żyd miał dużą rodzinę, więc tych nawróconych mogło być o wiele więcej po trzyminutowym kazaniu świętego Piotra. Kto to uczynił? To czyni Duch Święty. I też w Nowym Testamencie jest słowo, że serce może poruszyć tylko Bóg. I chciałabym przeczytać z listu do Hebrajczyków, z 4 rozdziału, 12 werset. Jeżeli chcesz, to otwórz razem ze mną, albo posłuchaj. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 12. Żywe jest bowiem Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Pragnienia i myśli serca. Zdolne osądzić. W czasie naszych spotkań będziemy się starały poddać pod osąd Słowa Bożego. Nie osąd jakiejkolwiek osoby, naszej przeszłości, ludzi. Nie będziemy się stawiać pod osąd samych siebie, bo my same nie znamy siebie, swojego serca, swoich korzeni. To zna tylko Bóg. Dlatego będziemy chciały, żeby prowadziło nas Słowo Boże. Będę nas zapraszać do tego, żebyśmy się zasłuchały teraz w tym czasie, przez najbliższy czas, czy w czasie tego cyklu, który będzie trwał do czerwca, właśnie usłyszeć serce. W tym cyklu właśnie prowadzonym przez Powołane do Godności, bo tak nazwałyśmy z Beatą, jakby to miejsce, w którym się razem znajdujemy i to co odczytujemy jako taką misję, zadanie dla nas. Chcemy zbadać nasze serce, pozwolić Bogu, żeby wziął stetoskop i po prostu przyłożył do naszego serca i żeby je odkrył swoim słowem. Może momentami to będzie bolało, ale wiecie, że czasami potrzebna jest operacja, żeby uratować komuś życie. Więc będziemy też starały się stawać w prawdzie. Po co? Żeby Bóg mógł dotrzeć w te najgłębsze i najskrytsze zakamarki, o których nawet nie wiedziałyśmy, że są. Że takie mamy. I może tym bardziej w te zakamarki, które zamknęłyśmy, bo zostałyśmy zranione i otoczyłyśmy się murem, żeby siebie ochronić, żeby już więcej nie cierpieć. Ale to serce, ta rana ciągle krwawi w nas i ciągle wydaje owoce w naszym życiu. Dobre albo i niedobre. Bóg chce się nami zająć i zaprasza nas właśnie do takiej postawy, żeby posłuchać najpierw Jego serca. Mówi Szema, mówi słuchaj. Tak jak mówił do Izraela, Szema Izrael, słuchaj Izraelu, posłuchaj mnie. Zamknij uszy, zamknij oczy na to, co się wlewa ze świata. Z tego świata, myślę tutaj o języku tym biblijnym świętego Jana, jako pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha tego życia. To, co płynie teraz z zewnątrz i chce nas w tym brudzie swoim utopić. I ten jad, który się wsącza jakby w nas, gdzie on nas zatruwa. I Bóg nas zaprasza, moją wspólnotę od długiego czasu, mówiąc,
Tak, żyjecie w świecie i musicie wiedzieć, gdzie żyjecie i co się dzieje. No nie możecie być ignorantami, mówiąc takim skrótem, ale zamknijcie oczy i uszy na ten jad, który się wlewa, bo on was zniszczy. Nie wchodź za bardzo w te kłótnie, w te bójki, w pokazywanie nawet, ale co ja sądzę na ten temat. Któż cię powołał do bycia sędzią? Któż cię wyznaczył, abyś ty teraz wszystkich oceniał? Skąd wiesz, że twoja prawda to jest rzeczywiście prawda? Jak bardzo cierpimy teraz przez tą pychę, która nas opanowała. Jak bardzo potrzebujemy pokory i takiego wyciszenia, stworzenia sobie takiej przestrzeni w sercu, która się przeniesie na całe nasze życie, że jestem spokojna, że nawet jeżeli ta burza gradowa się szybko zbliża i jest coraz ciemniej i zaczynam się bać, bo tak człowiek reaguje, to jest też po to, żeby nas chronić. Stwórzmy sobie taką przestrzeń, żeby bardziej słuchać teraz tego, co Bóg będzie do nas mówił. Szema. To słowo więcej zawiera w sobie i więcej znaczy niż samo to nasze słowo słuchaj. Szema to jest takie słuchaj, ale całym sobą, wszystkimi zmysłami. Także używając języka świętego Jana od Krzyża, mistyków, tymi zmysłami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nawet jeżeli te zewnętrzne mogą przestać działać, ty słuchaj tego swoim wnętrzem bardziej. Naucz się rozpoznawać głos Boga, który jest w tobie. Który mówi u proroka Jeremiasza, to jest 31 rozdział, 3 werset. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego zachowałem dla ciebie łaskawość. Bo ja jestem, to jest pewnik. Jeżeli nikt cię nie kocha, uważasz, tak myślisz, że nikt cię nie kocha. Bóg mówi, ukochałem cię odwieczną miłością i nic tego nie zmieni. Jeżeli sama siebie nie kochasz i masz do siebie milion pretensji, poczynając od wyglądu, przez to, co posiadasz albo nie posiadasz, czy cechy jakiegoś twojego charakteru, czy twoje słabości, które masz, to Bóg mówi, ja jestem. Zaufaj mi. Wiecie, jest to dramat, bo w rajskim opisie widzimy, że Bóg czeka ciągle na odpowiedź. Bóg czeka na naszą odpowiedź na miłość. Bóg też nas pragnie. On też się nami cieszy, się zachwyca. Ja sobie czasami tak myślę, jak oni są w niebie, mówię, Bóg jest zawsze we trzech, więc mówię, to jest taki język, no nie teologiczny. Wie oni, wiadomo, że chodzi o Boga, ale są trzy osoby i ja mam z każdym z tych osób boskich osobną relację. To są odrębne osoby, więc też każdy jest inny. Więc czasami sobie wyobrażam, jak tam są w niebie i coś widzą i się tak serdecznie z nas pośmieją, albo się tak nami ucieszą, wiecie, tak jak rodzice nad niemowlakiem, takie wow, to widziałeś, tylko niesamowite, ale wspaniała. Jak widzi nasze zmaganie, chociaż po ludzku właśnie nie mamy szans, a my walczymy, a my zwyciężamy, a my robimy dobre rzeczy, a my budujemy innych, takich podnosimy. To mówią, ale wspaniała, jajku, jak się raduje, jak po prostu, no, coś wspaniałego, nie? Nasze dzieło, nie? Moje dzieło, moja krew, moje krew. Myślę, że często mają okazję, żeby niebo ma okazję, żeby być z nas
dumny. Chociaż ta decyzja Boga o ukochaniu nas do końca zaprowadziła go na krzyż i zaprowadziła go do tego momentu, kiedy wołał pragnę i wcale nie mówił o pragnieniu, że chce mu się pić wody, ale jakby pragnął odpowiedzi na miłość. To jest, wiecie, jest to, co głębia przyzywa głębię. Głębia miłosierdzia przyjmuje głębię, przyzywa głębię, całą otchłań słabości, grzechu czy nędzy. Ale też miłość czeka na odwzajemnienie. My to rozumiemy, siostry, ty to rozumiesz, kobieto. Co znaczy miłość, która nie odpowiada, niewdzięczność kogoś, obojętność. Bóg też nas tak widzi. I chciałabym taki jeszcze przywołać obraz, bo kiedy mówimy, że coś jest mężne, czy ktoś jest mężny właśnie, używamy języka męskiego. Dlaczego nie mamy języka kobiecego na określenie kobiety właśnie takiej dzielnej, uzdolnionej, po prostu kobiecej, żeby ta pełnia kobiecości, kobieta, tak jak to jest w tej pieśni o mężnej, uzdolnionej, dzielnej kobiecie z Księgi Przysłów. Tam jest Ishacha, Ilam, Maimi, Imca, tak? Czyli któż znajdzie tą kobietę i właśnie trudno przetłumaczyć. Dzielną, mężną, uzdolnioną, taka bizneswoman, taka właśnie kobieca, po prostu kobieta. Nie znaleźliśmy w języku polskim dotąd takich określeń, że coś jest kobiece, czyli takie wspaniałe. Jak mówimy męski, mężczyzna, no to ktoś męski. Wiemy, co się za tym kryje. Siła, ale to jest męskie. A jeżeli nadamy treść, co to znaczy kobieca, kobiecość, kiedy włożymy w to całą zawartość, całą istotę, nie tylko coś, co kojarzy się z zewnętrzem, co jest tak naprawdę płytkie i prymitywne, kiedy się próbuje sprowadzić kobiecość do atrakcyjności seksualnej. Bo wtedy cierpimy, wtedy na całego cierpimy. Ale jeżeli żyję swoją kobiecością, to z każdym rokiem ja jej mam więcej, ja jej nabieram, mam większego doświadczenia. Więc siostry, te starsze siostry i jeszcze starsze, i najstarsze, to słowo kobieta u ciebie, dla ciebie ma coraz większą zawartość. Masz coraz większe doświadczenie bycia kobietą. I dobre, i złe. Masz więcej tej mądrości serca, mądrości tej życiowej, o której mówimy. Można mieć tą mądrość serca, a można ją zgubić, albo być wręcz, jak to Słowo Boże określa, głuchym. Więc myślę, że Bóg wzywa nas dzisiaj, żeby posłuchać bicia tego serca, które ożywia całe ciało. Jeżeli nie możemy żyć bez... Ciało nie może żyć bez głowy, ani bez serca. Głową jest mężczyzna, a sercem jest kobieta bardziej. Ale wiecie, zobaczyłam taki obraz, że kiedy głowa przestaje funkcjonować, mówi się także nawet o śmierci mózgowej, ale ciało żyje, ponieważ bije serce. I pomyślałam o naszym zadaniu, że my mamy zacząć bić coraz mocniej, coraz
głośniej, coraz goręcej, żeby ożywić to ciało. Ciało w sensie społecznym, ale też ciało w sensie ciała Chrystusa, które bardzo choruje. Niektórym się wydaje, że jest w stanie jakimś agonalnym. Głowa nie nadąża za wyzwaniami. Gdzie ja wiem, bo pracuję z księżmi biskupami, pracuję z księżmi, widzę ogromne obciążenie pasterzy, którzy mają tyle wyzwań. My tak łatwo oceniamy. Ja pracuję z księżmi, pracowałam w episkopacie z biskupami przez 9 lat i to trwa, jakby moja praca, posługa w kościele z nimi przez całe moje życie. Wielu też znam osobiście pasterzy i widzę, jak nam łatwo nieraz wydawać właśnie takie wyroki. A może wtedy, kiedy właśnie głowa nie nadąża, kiedy jest zmęczona, kiedy jest zamysł taki i nie da się zresetować, wiecie, my to kobiety rozumiemy. Rozumiesz to? Bo my mamy ten splot cały tych wszystkich tu myśli i nie da rady tego wyłączyć. No, jak któraś z Was umie, napiszcie, zadzwońcie do mnie. Bo ja nie potrafię zatrzymać natłoku myśli, zwłaszcza jak mam zbyt dużo pomysłów. Jak mam zbyt dużo emocji i to nie tylko tych negatywnych, ale takich, wiecie, jak myślę o ewangelizacji, to po prostu wychodzę z siebie, ciało nie nadąża, ono biedne po prostu buntuje się, choruje, krzyczy do mnie, a ja gonię dalej, bo po prostu nie widzę, nie? Jeżeli jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, to może czas, żeby ożywiać ciało, ale najpierw my same musimy być żywe. Po prostu. I na koniec podzielę się takim obrazem. Wczoraj modliłam się wieczorem z Beatą, jak się okazało, że nie mogę przyjechać. Beata, ja cię chyba rozszarpię, zostawiasz mnie samą. Nie została sama. Zaraz się pojawiły kobiety Boże i może to jest nawet lepiej, może tak to się właśnie ma dziać, że razem mamy się zbierać, prowadzić i Maryja sama tutaj ma swój scenariusz na to wszystko. Próbujemy go odczytywać. Modliłyśmy się z Beatą i miałyśmy taki obraz takiej ciepnącej róży, pachnącej czerwonej, ale bardziej takiego krzewu róży, oczywiście z dużymi kolcami, który tak jest trochę przysypany ziemią, tak jakby wgnieciony trochę w błoto, nie cały, ale taki ochlapany, obrudzony, taki przydeptany. I tak to zrozumiałam, że często mamy taki obraz z siebie samych, że jesteśmy właśnie takie przygniecione, ta róża cudna, która zachwyca, po prostu zaczyna już nie wytrzymywać tego naporu, który płynie z zewnątrz. Wyzwań, po prostu nie nadąża, nie ma już siły. Sama też choruje. I wtedy usłyszałam, jak Bóg mówi coś takiego, takie słowo zachęty, że droga krzyżowa nie jest drogą śmierci i upokorzenia. Droga krzyżowa, moja droga krzyżowa, jest drogą zmartwychwstania i chwały. I powiedz to kobietom, że ich droga krzyżowa to nie jest, nie musi być droga śmierci i upokorzenia. To może być droga królewska. I powiedz im, że dla mnie wydają one najcudowniejszy zapach. Wyobrażasz sobie, że jesteś takim cudownym zapachem Boga, taką Jego wonią, miłą. Może tylko On tą woń czuje, inni nie. Może inni nie są na to gotowi. Ale jesteś tym cudownym kwiatem, którym Bóg się cieszy i chce, żebyś też się tak czuła.
chciałabym Cię zaprosić do modlitwy, nas wszystkie, żebyśmy po prostu uwielbiły teraz Boga, podziękowały Mu za Jego drogę, za to, co przygotował dla nas, co jeszcze ma, za wspólne szukanie,